Zamach na Kutszere. Franz Kutszera był szefem SS i policji na dystrykt warszawski. Zaraz po objęciu stanowiska wprowadził niespotykany dotąd terror. Na jego rozkaz Niemcy przeprowadzali codzienne łapanki ludności cywilnej. Złapanych obywateli kierowano na pawiak i do obozów koncentracyjnych. Zlecił też egzekucje uliczne, które pochłonęły tysiące ofiar. Dowództwo Armii Krajowej zareagowało bardzo szybko. Jeszcze w listopadzie 1944 roku wydano wyrok na kata Warszawy. Opracowanie planu likwidacji powierzono Aleksandrowi Kunickiemu, który rozpracował trasę przejazdu limuzyny Franza Kutrzewy. Zadanie likwidacji zbrodniarza powierzono oddziałowi specjalnemu Agat. Był to oddział do walki z Gestapo. Zadanie miał wykonać Pluton Bronisława Pietraszewicza. 28 stycznia 1944 roku wyrok miał zostać wykonany. Niestety w tym dniu Kutszera wyjechał z Warszawy i termin akcji przesunięto na 1 lutego. Rano o godzinie dziewiątej wszyscy polscy żołnierze byli już na pozycjach. Kilka minut później limuzyna z katem Warszawy wyruszyła spod jego domu przy Alei Róż. Kutszera miał do przejechania zaledwie 140 metrów ze swojego domu do siedziby głównej SS. Gdy dojeżdżał już do bramy, drogę zajechał mu Michał Isajewicz pseudonim Miś. Do unieruchomionego pojazdu podbiegli Bronisław Pietraszewicz pseudonim Lot oraz Zdzisław Poracki pseudonim Kruszynka, otworzyli oni ogień do Kutszery ciężko go raniąc. Ostatecznie dobił go Miś, który wyskoczył z wozu i aktywnie włączył się w osłonę odwrotu swoich kolegów. Należy zauważyć, że akcja została przeprowadzona w okupowanej Warszawie, pod bramą SS i Gestapo, na najwyższym urzędniku okupanta. Niemożliwe. Dla Polaków jak najbardziej możliwe i wykonalne. Niemcy w odwecie za udaną akcję rozstrzelali stu zakładników. Była to jedna z ostatnich egzekucji. Następca Fransa Kutschery odwołał egzekucję oraz łapanki. Zapytany dlaczego łagodzi postępowanie wobec Polaków odpowiedział krótko. Nie chcę skończyć tak jak Kutschera.